Program 300+ robi w Ostródzie furorę. Tylko w lipcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił już ponad 400 tysięcy złotych osobom, które złożyły wnioski. W sumie pieniądze z programu Dobry Start może w Ostródzie dostać prawie 3 tysiące uczniów. Pieniądze z założenia mają być przeznaczone na szkolną wyprawkę. O tym, na co zostaną wydane, decydują rodzice. Jest to realizacja rządowego programu wspierania rodzin. Tu nie ma żadnego, to są na zwiększenie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Tu nie ma jakichkolwiek limitów, na co zostaną te środki przeznaczone. To jest podobnie jak przy świadczeniu 500+, które jest od 2 lat realizowane przez ośrodek. Zdajemy sobie sprawę, że rodziny lepiej wiedzą, na co wydać te pieniądze. W skali miasta jest to dosyć znaczna kwota, bo to będzie prawie 1 000 000 złotych. Wypłacone rodzinom. Rodziny wiedzą, na co wydawać. Wiadomo, że rozpoczęcie roku szkolnego dla każdej rodziny, dla każdego ucznia są to dodatkowe środki. Wnioski można składać drogą elektroniczną i tradycyjną, czyli przynieść osobiście dokumenty do MOPS-u. Lepsza jest oczywiście opcja elektroniczna. Zachęcam gorąco do składania drogą elektroniczną. Prostsze, szybsze, wygodniejsze i gwarantowane jest, że będą środki wypłacone. W sierpniu złożony wniosek, będą w sierpniu wypłacone te świadczenia. Ważne jest przy tym świadczeniu Dobry Start, 300 zł, nie wydaje się decyzji administracyjnej. My wysyłamy mailowo, w drodze mailowej informacje o tym. Podanie pani zostało rozpatrzone, pieniądze zostaną przelane na konto. I wystarczy tylko tyle. Mogę powiedzieć, że droga elektroniczna trwa 3,5 minuty. 3,5 minuty. Wypełnienie tylko swoich danych, danych dziecka. My wszystkie inne dane weryfikujemy. Nie trzeba przy świadczeniu 300 składać żadnych dodatkowych oświadczeń, ani o dochodach, bo to jest niezależne od dochodów. I co jest bardzo ważne, to świadczenie nie podlega egzekucji komorniczej. Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie mieści się przy ulicy Olsztyńskiej. Wnioski w formie papierowej można składać od godziny 7 do godziny 15. Lato pod znakiem ogromnych upałów. W Japonii temperatura powietrza przekroczyła 41 stopni Celsjusza, a w zazwyczaj chłodnej Anglii dochodzi ona do 33 stopni. Fala upałów dotarła również do Polski. Tylko dziś w Olsztynie temperatura osiągnęła ponad 30 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach mamy bardzo dużo pacjentów, szczególnie w starszym wieku, po omdleniach, po zasłabnięciach, które najprawdopodobniej spowodowane są wysokimi temperaturami i duchotą. Tak gorące powietrze w połączeniu z dużą wilgotnością nie służy naszemu zdrowiu i może doprowadzić do różnych komplikacji zdrowotnych. Jest bardzo łatwo przegrzanie w trakcie takich upałów, kiedy temperatura powietrza przekracza 35 stopni, a co gorsze jest tak duża wilgotność powietrza jak w tej chwili, tracimy sporą ilość elektrolitów. Tracimy nie tylko potas, ale tracimy przede wszystkim sód. No i mimo wszystko się odwadniamy. Przez nadmierne przegrzanie organizmu możemy doznać niezwykle groźnego udaru cieplnego. Jak wyglądają objawy takiego udaru? Pierwsze objawy to są nudności, wymioty, a przede wszystkim rozdrażnienie, złe samopoczucie. Czasami może pojawić się spadek ciśnienia tętniczego. Paradoksalnie może też wzrastać temperatura lub spadać ciała. Najbardziej narażone na przegrzanie czy udar słoneczny są dzieci, osoby starsze oraz osoby obciążone różnymi chorobami przewlekłymi. Aby uniknąć takich problemów, powinniśmy stosować się do pewnych zaleceń. Oprócz typowej ochrony skóry, czyli kremy z kapelusze dla pań, czapki dla panów. Przede wszystkim musimy zadbać o ilość dostarczanego płynu i ta ilość musi być znacznie większa niż w normalnych warunkach, w tym umiarkowanym komforcie cieplnym. Jednak gdy zauważymy u siebie lub kogoś innego pierwsze objawy związane z przegrzaniem organizmu, w pierwszej kolejności postarajmy się doprowadzić ciało do normalnego stanu. Pacjent powinien być posadzony w zacienione miejsce. Może spożywać jakieś płyny, należy mu podać jakieś płyny doustnie, tak? Jeżeli jest w stanie pić, nie ma zaburzeń połykania, nie ma zaburzeń kontaktu słowno-logicznego i pacjent współpracujący, to powinien siedzieć w zasiedzionym miejscu i pić dużo płynów. Jeśli to nie pomoże, należy wybrać numer alarmowy i zadzwonić na pogotowie. Lekarze apelują, korzystajmy ze słońca rozsądnie, bo słoneczna aura może poprawić nam humor, ale też doprowadzić do powikłań zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.
Podczas letnich wyjazdów nie zapominajmy o naszych milusińskich. Jeżeli zabieramy ze sobą czworonożnych przyjaciół, pamiętajmy o tym, by nie zostawiać ich w samochodzie. W taką pogodę wystarczy dosłownie chwila, by w nagrzanym do nawet 60 stopni Celsjusza aucie doszło do tragedii. W przypadku, gdy zobaczymy w samochodzie uwięzione zwierzę, którego życie lub zdrowie jest zagrożone, mamy prawo zbić szybę, by go uwolnić. Oczywiście jest to ostateczność. Najpierw najlepiej rozejrzeć się za nierozsądnym właścicielem. W Ostródzie trwa budowa ścieżek rowerowych. Nowe trasy dla miłośników jednośladów powstają m.in. na osiedlu Drwęckim oraz obok zamku. Niestety, po ścieżce rowerowej nie pojedziemy w tym roku wokół jeziora Sajmino w Kajkowie. Ta inwestycja będzie zrealizowana dopiero w przyszłym roku, podobnie jak połączenie ulicy Jagieły z osiedlem Jaracza przez potoczny wąwóz. Projekt miejski jest realizowany do końca października tego roku. W tej chwili prowadzone są prace na wszystkich ścieżkach na osiedlu Drwęckim, tu w centrum miasta, jak również od Ronda Solidarności w stronę ulicy Drwęckiej. Oczywiście z małą przerwą, ponieważ na wysokości Czerwonych Koszar ścieżka rowerowa będzie wykonywana podczas wymiany rur gazociągu, żeby dwukrotnie nie kopać. Takim punktem, który nie mogliśmy rozstrzygnąć przetargowo, to był ścieżki rowerowe wokół jeziora Kajkowskiego i okazało się, że według technologii, którą żeśmy założyli, zgłaszały się firmy, ale koszt wykonania przekraczał nasze możliwości. Całkowity koszt budowy ostródzkich odcinków ścieżek rowerowych wyniesie ponad 4 300 000 zł. Znaczna część wydatków zostanie pokryta z unijnej dotacji. Ulica w centrum Olsztyna jest już przejezdna. Drogowcy skończyli naprawiać nawierzchnię ulicy 11 listopada. W związku z tym droga została udostępniona kierowcom. Zarówno dla pojazdów osobowych, jak i przede wszystkim dla transportu zbiorowego, bo tamtędy jeżdżą nasi. A więc nastąpi kolejne udrożnienie komunikacji zbiorowej, jak i jednocześnie przepustowość ulicy na pewno pozwoli również w Śródmieściu polepszyć dla mieszkańców i turystów. Naprawa ulicy 11 listopada została przeprowadzona w związku z zapadliskami, jakie pojawiły się w trakcie użytkowania. Ulica oraz postojowe zatoki wymagały gwarancyjnych napraw. Ta ulica, jak wiemy, była wykonywana w ramach projektu transportu zbiorowego wcześniej, w roku 2015, przez firmę Balzola. Po okresie użytkowania, po tych 2-3 latach stwierdziliśmy, że wymaga jednak naprawy gwarancyjnej. W związku z tym zobowiązaliśmy wykonawcę do jej wykonania. Praktycznie od 20 czerwca te prace trwały, zostały, możemy dzisiaj powiedzieć, definitywnie zakończone. Oznacza to, że na swoje stałe trasy wrócą autobusy komunikacji miejskiej. Zlikwidowany zostanie tymczasowy przystanek Wysoka Brama na ulicy Pieniężnego. A pasażerowie ponownie będą korzystali z przystanku przy placu Jedności Słowiańskiej. Bez zmian pozostanie organizacja ruchu na ulicy 1 Maja. Nadal będą funkcjonować lewoskręty, jadąc od partyzantów Mrągowiusza oraz podróżując od Alei Piłsudskiego w Ratuszową. Tenisiści stołowi Morlin Ostróda już szlifują formę przed rozpoczęciem sezonu. Dla nich wakacje trwały bardzo krótko. Trener Tomasz Krzeszewski nie dał swoim podopiecznym zbyt wiele czasu na odpoczynek i wznowił treningi. Duża niespodzianka czeka w tym roku kibiców tenisowej Superligi. Skład, jakim zagrają Morlin Ostróda, został mocno przemeblowany. Skład Superligi jest bardzo odmłodzona. Gramy zupełnie młodym składem: Kacper Petaś, Kamil Dziadek i Marko Golla. Także tak naprawdę
jako klub stawiamy na szkolenie dzieci i młodzieży i odsuwamy się od Superligi w takim wydaniu, jakim była. Nie będziemy zatrudniali żadnych zawodników i kontraktowali żadnych zawodników międzynarodowych, którzy przez to, że kalendarz startów jest tak rozbudowany, to tak naprawdę byli dzień przed meczem u nas w Ostródzie, przylatywali, dzień po meczu wylatywali. Nie widzieliśmy w tym żadnej możliwości korzyści dla klubu w sensie szkolenia naszej dzieci i młodzieży, bo nasza młodzież nigdy tak naprawdę nie miała szansy trenować z tymi zawodnikami. Stwierdziliśmy, że takie funkcjonowanie klubu no, na dłuższą metę to niewiele daje. Tak? Chcemy to zupełnie zmienić, chcemy postawić na szkolenie dzieci i młodzieży. Będziemy nad tym pracowali, może kiedyś w przyszłości uda nam się wychować zawodnika o wysokim poziomie sportowym, który będzie z Ostródy. Superliga tenisa stołowego rusza 2 września. Morliny Ostróda swój pierwszy mecz zagrają na wyjeździe z AZS-em Gdańsk. Wandale zniszczyli kilkanaście rowerów miejskich. I to zaledwie po kilku dniach od ich uruchomienia. W 10 rowerach wyrwano kable lub zdemontowano oświetlenie. W 3 zniszczono uchwyt od smartfona, a w 2 rowerach skrzywiono przednie koło. Wandale powykręcali też kierownice, manetki od przerzutek, a w jednym rowerze wyrwali nawet sztyce od siodełka. Już praktycznie po 48 godzinach część niewielka, ale jednak rowerów została w sposób uszkodzona. No przykro, że takie rzeczy mają miejsce. Uszkodzone zostały nie tylko rowery. W kilku miejscach wandale powyginali nawet solidne rowerowe stojaki. Olsztynianie na takie zachowanie nie znajdują słów. No nie wiem, ciężko to skomentować. No po prostu chyba głupota ludzka tutaj bierze górę. Bez komentarza chyba. No ktoś to niszczy, coś co jest dla miasta, dla jego mieszkańców. To chyba jakaś po prostu porażka, tak? Ciężko to skomentować. No, jeżeli coś ma służyć nam, to powinniśmy wszyscy o to dbać, tak? To jest zniszczone, no to chuligaństwo, jak to można delikatniej nazwać. Jednoślady są na bieżąco naprawiane przez firmę, która uruchomiła w Olsztynie system roweru miejskiego. Jeśli akty wandalizmu będą się powtarzać, za naprawy zapłaci miasto. Jeśli będą to bardziej i poważniejsze akty wandalizmu, to na pewno będą wystawiane również i rachunki nam za to, że coś takiego po prostu się dzieje, a więc gminie, a więc wspólnocie samorządowej. Tak jak powiedziałem, my na to na pewno nie będziemy się godzić, na pewno będziemy po prostu ustalać sprawców. Miasto chce doprowadzić do ukarania wandali i to ich obarczyć kosztami naprawy rowerów. W ustaleniu sprawców ma pomóc monitoring miejski. Policja powinna znaleźć tych wandali i wysokie kary chyba, no, na to innej recepty nie ma. My możemy reagować, tak, mieszkańcy? Natomiast, nie wiem, no może wzmocnić jakieś patrole policyjne, monitoring, pewnie by też ułatwił. Prezydent Piotr Grzymowicz wierzy, że sytuacja niedługo się poprawi i wandale dadzą spokój miejskim rowerom. Przypomnijmy, że system został uruchomiony w ubiegłą sobotę. Mieszkańcy za pomocą specjalnej aplikacji mogą korzystać z ponad setki rowerów rozlokowanych w 10 stacjach w całym mieście. Ja ze swojej strony dziękuję przede wszystkim tym, którzy w sposób właściwy rozumieją całą ideę, którzy korzystają, którzy będą korzystać. Zachęcam do tego. A z drugiej strony apeluję również do tych, którzy niestety w nieodpowiedni sposób zachowują się, po prostu niszcząc ten rower, ażeby zaprzestali tego. Pozostaje mieć nadzieję, że rowery miejskie okażą się odporne na demolowanie i przetrwają pierwsze, jak się okazuje, bardzo trudne dni w Olsztynie. Jeśli mieszkańcy polubią nowe rowery, niewykluczone, że w przyszłości w naszym mieście pojawi się więcej miejskich jednośladów.